Szczęść Boże, Jakub Więcław, zapraszam na Polski Punkt Widzenia, a dziś zaproszenie do naszego programu przyjął wicemarszałek Sejmu, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Terlecki. Szczęść Boże, Panie Marszałku. Szczęść Boże, witam. Panie Marszałku, który Donald Tusk, Pana zdaniem, jest prawdziwy? Ten, który chciał polityki otwartych granic Unii Europejskiej dla migrantów, czy ten, który teraz nimi straszy i mówi, że PiS ściąga ich do Polski setkami tysięcy? No to jest niestety, tu trzeba powiedzieć, że jeden i drugi jest prawdziwy, bo to jest właśnie takie polityczne oszustwo, prawda? Kiedy się mówi to, co jest wygodnie powiedzieć, a wcale się nie zamierza tego dotrzymać, czy trzymać tego, co się mówi. I tu mamy do czynienia z ewidentnie taką sytuacją. Przecież cały czas i Tusk, i jego otoczenie było za tym, żeby przyjmować, żeby otwierać, żeby nie budować muru, żeby opiekować się imigrantami, także tymi najbardziej nielegalnymi, którzy tam szturmowali granice. No a teraz nagle na potrzeby kampanii i w panice przed ewentualnym pytaniem w referendum, no zmienia nagle front i zapewnia, że będzie chronić bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa polskich granic. No podczas gdy jego posłowie przecież zachowują się tak, jak się zachowują w Parlamencie Europejskim, co do tego nie ma wątpliwości. No a też pamiętamy, jak Tusk obiecywał, że nie obniży wieku emerytalnego, jak zapowiadał, że nie opuści funkcji premiera. No można by mnożyć takich rozmaitych występów w nieskończoność. No a potem się ich nie dotrzymuje i myślę, że to jest właśnie taka sytuacja w tej chwili. Czyli co? To nie jest faktyczna zmiana zdania, tylko nie, reakcja oczywiście. Na to, co się tak, dzieje? Tak, to jest panika, że rzeczywiście referendum może wypaść po myśli tych, którzy nie chcą sprowadzania tu imigrantów z Afryki, czy z Azji, czy z Bliskiego Wschodu. No a jeżeli by rzeczywiście znacząca większość Polaków się tak by powiedziała, no to jest pewien kłopot dla zarówno Platformy, jak i dla Niemiec, które bardzo za tym optują. No optują tak bardzo, że prawda, Niemcy chcą wygrać wybory w Polsce, no to już jest po tych wypowiedziach Webera. No właśnie, do tych wypowiedzi jeszcze przejdziemy, ale Donald Tusk zarzuca Państwu, że z jednej strony sprzeciwiacie się tej przymusowej relokacji migrantów proponowanej przez Brukselę, no ale z drugiej strony sprowadzacie do Polski rekordową liczbę pracowników z państw muzułmańskich. No to co jest, Pan na to? To jest ordynarne kłamstwo. Po pierwsze, no nie sprowadzamy pracowników, sprowadzają firmy, które potrzebują tych pracowników. Ta liczba jest oczywiście nieprawdziwa, bo to są wnioski, a nie osoby, które wjechały do Polski. Następnie te osoby, które przyjeżdżają, są przecież sprawdzane przez Straż Graniczną, przez nasze służby, więc na pewno tutaj terroryści jacyś nie wiadą. To są punktowo zapraszani cudzoziemcy na określone stanowiska, do określonych też miejsc pracy, często wykształcone, posiadające różne kompetencje i tak dalej. No też trzeba pamiętać, że w Polsce pracowało prawie 1,5 miliona Ukraińców przed wojną i znaczna z ich część wyjechała walczyć. No czymś też trzeba było. Więc są z Białorusi przecież uchodźcy. No więc tych imigrantów też tyle nie ma, no ale też staramy się i rząd się stara, żeby to było bezpieczne. I no nie wiem, Filipiny to jest kraj katolicki przecież i przyjeżdżają katolicy, a nie jacyś dżihadiści. Jak pan, panie marszałku, w ogóle ocenia tę propozycję Unii Europejską dotyczącą relokacji migrantów? Polityka migracyjna jest wyłączną kompetencją państw członkowskich. No, ale czy to nie jest właśnie kolejna próba uderzenia w tą naszą suwerenność, niezależność? No, oczywiście, że tak. No, wiele kwestii, które podnosiła Unia, czy instytucje unijne, czy Komisja Europejska, czy TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości, to są kwestie zastrzeżone dla
państw członkowskich, a nie dla instytucji unijnych. Unia cały czas próbuje poszerzać swoje kompetencje, swoje zakres swojej władzy. No, my się temu sprzeciwiamy na tyle, na ile to jest możliwe. Niestety idzie ku gorszemu, bo ta tendencja się nasila i to widać właśnie przy okazji relokacji. No, trudno się dziwić Niemcom czy teraz Francuzom, prawda, że chcą się pozbyć części imigrantów, że chętnie by tych, którzy nie pracują, żyją z socjalu, a jeszcze często mają rozmaite powiązania z światem przestępczym, no, że chcą się ich pozbyć i chętnie by ich, prawda, eksportowali do Polski, ale no, oczywiście nie możemy się na to zgodzić i się na to nie zgodzimy. Mówi się, że to nie jest przymusowe, a równocześnie mówi się o karach, które mamy płacić, prawda, za każdego nieprzyjętego imigranta. No to jest jakieś wariactwo, które mam nadzieję da się opanować, no ale tu trzeba stanowczo przeciw temu wystąpić. I ja myślę, że takie referendum byłoby też no, ostrzeżeniem dla Unii Europejskiej, że to nie są żarty, że to nie prawicowy rząd się sprzeciwia, tylko że społeczeństwo, naród polski nie chce takiej sytuacji, jaką mamy do czynienia w tej chwili we Francji czy w Belgii, gdzie płoną samochody, pali się komisariaty policji, rozbija sklepy, a nawet jak się takie rozruchy nie odbywają, no to starsze osoby czy kobiety boją się wyjść na ulicę wieczorem, bo jest niebezpieczne. No właśnie, jesteśmy na progu kampanii, trwa ta prekampania. I mamy ten temat migracji, który forsuje Bruksela. Mamy ostatnie wypowiedzi szefa Europejskiej Partii Ludowej, Manfreda Webera, który atakuje Prawo i Sprawiedliwość. Mamy Komisję Europejską, która politycznymi decyzjami blokuje dopłaty dla polskich rolników w związku z sytuacją na Ukrainie, napływem zboża. Mamy też wyroki... Napływ zboża, przypomnijmy, został wstrzymany do 15 września. I 15 września, prawda... Znów Unia liczy na to, że to zboże ruszy i że stworzy nam przed samymi wyborami bardzo poważny problem. I o tym informował ostatnio prezydent Zełenski, że obiecała mu to przewodnicząca Komisji Europejskiej von der Leyen. Kończąc ten mój wywód, mamy też kary, które nakładał TSUE na nas. Jaki jest cel tych wszystkich działań z Zachodu, pana zdaniem? No jest oczywisty. To jest taka, z jednej strony to jest brutalna konkurencja, bo Zachód widzi, że Polska się rozwija w tempie szybszym w tej chwili, czy rozwijała niż Zachód. To widać, prawda, gołym okiem, ale to pokazują też statystyki, bynajmniej nie tworzone w Polsce, więc Zachodowi wcale nie jest na rękę to, że Polacy przestaną przyjeżdżać do pracy i wykonywać, prawda, pracować na stanowiskach, na których dotąd pracowali, na takim przysłowiowym zmywaku czy tym podobne. Więc zamknie się ten kurek, prawda, z tanią siłą, z tanimi pracownikami. No, z drugiej strony Polska zawsze długo była takim miejscem, gdzie można było upchnąć gorsze towary, takie, których nie kupi klient na Zachodzie, ale które sprzeda się jakoś tutaj w Europie Środkowej i Wschodniej, między innymi w Polsce. No i wreszcie no jest ogólny pomysł, zwłaszcza niemiecki, ale nie tylko, żeby budować państwo europejskie, żeby zatrzeć te różnice narodowościowe, jakie są w Europie, żeby tworzyć taką federację, prawda, w której kraje członkowskie będą już na zasadzie raczej landów niż suwerennych państw, którą się będzie zarządzać z Brukseli, a praktycznie z Berlina, no bo przecież Niemcy są najsilniejszym krajem w Europie gospodarczo. Więc to jest taka próba podporządkowania sobie Europy, podporządkowania sobie całej tej Europy Środkowo-Wschodniej, w tym także Polski. No i tu rząd, można powiedzieć, obozu patriotycznego stoi okoniem, stoi ością w gardle tych projektów i tych pomysłów. Przed nami są wybory europejskie w czerwcu przyszłego roku i wcale nie wiadomo, jak one wypadną, czy ta liberalna lewica znów uzyska większość,
więc bardzo by im zależało, żeby wcześniej, czyli w jesieni tego roku, no, dokonać zmiany w Polsce, która by mogła jakoś wpłynąć na sytuację w Europie, gdzie partie prawicowe odzyskują w tej chwili wpływy i poparcie. W sprawie migrantów, tej relokacji, którą forsuje Unia Europejska, odbędzie się referendum. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki poinformował, że to referendum będzie w dniu jesiennych wyborów parlamentarnych. Jak, panie marszałku, będzie brzmiało to pytanie? No jeszcze tego nie wiemy, jeszcze ono nie zostało sformułowane. Trwa nawet dyskusja, czy to ma być jedno pytanie, czy może dwa lub trzy. No właśnie takie pojawiały się doniesienia. No, generalnie jesteśmy za tym, żeby to było jedno pytanie, żeby nie komplikować już tej sprawy. Technicznie to jest bardzo proste, bo okazuje się, że można w jednej komisji dokonać i wyboru parlamentarzystów i równocześnie zagłosować w referendum, więc to nie pomnoży kosztów specjalnie, no troszkę, bo trzeba te karty wydrukować, ani jakichś komplikacji takich logistycznych nie stworzy. A czego te dodatkowe pytania mogłyby dotyczyć? Nie wiem, nie ma jeszcze. To są różne, jest to... Bo trwa debata w Unii, dyskusja raczej o ograniczeniu prawa weta na początek w polityce zagranicznej. Może no tak. O to warto by było zapytać tak, Polaków? Tak, chętnie byśmy o to zapytali, tylko ja się obawiam, że to jest zbyt skomplikowane, zbyt trudne pytanie dla To jest propozycja mniej skomplikowana. To też państwo mówią w kontekście migrantów o tym, że wynik referendum zobowiązałby kolejne rządy do trzymania takiej, a nie innej polityki. No tak. To może temat reparacji? No może temat reparacji, to też nie wykluczamy. Ta kwestia, ile będzie pytań i jakie one będą jeszcze przed nami, myślę, że rozstrzygniemy ją w ciągu najbliższych 2 tygodni. Będziemy już podejmować decyzję, bo tu też jest kalendarz ściśle określony, prawda, ustawowo, konstytucyjnie, jak się to referendum może odbyć i kiedy trzeba zgłosić pytania. No jeszcze kwestia jest do jakby techniczna, znaczy dopasowania godzin otwarcia lokali wyborczych z godzinami przeprowadzenia referendum. One muszą być te same. Tak jest. Czyli pytania poznamy za 2 tygodnie, a od 2 tygodni w rządzie jest Jarosław Kaczyński. Dlaczego w ogóle do tego doszło, do tego powrotu po roku? No to pytania, na które już wielokrotnie odpowiadaliśmy. No chodziło po pierwsze o wzmocnienie jednak roli premiera, przezwyciężenie takiego trochę resortowego funkcjonowania rządu, że poszczególne resorty jakby próbowały własne projekty, własne pomysły forsować, niekoniecznie w koordynacji z innymi, że trzeba silnej ręki, która to ogarnie w jedną całość i przed wyborami to jest dobry moment, żeby coś takiego zrobić. Także ja myślę, że to był dobry ruch. Byliśmy zresztą wszyscy za tym, nawet wicepremierzy, którzy troszkę na tym stracili. No właśnie o nie chcę, panie marszałku, zapytać o zaufanie prezesa Kaczyńskiego do tych wiceprezesów Rady Ministrów, którzy tą Radę Ministrów już nie występują jako wyłącznie ministrowie. Ostatnio szef z jednej z sondażowni w jednym z wywiadów zwrócił uwagę, że po tym jak w lesie pod Bydgoszczą znaleziono rosyjską rakietę, a rząd o niej nie wiedział przez 4 miesiące, sondaże spadły państwu o kilka procent. Te wydarzenia to są dla państwa takie poważne obciążenie? No tu akurat była... Ministerstwo się tłumaczyło, wojsko się tłumaczyło, no myślę, że to była taka sytuacja, która się nie powinna powtórzyć, no ale się stała. Natomiast tu nie było ze strony ani prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ani kierownictwa partii jakiejś chęci obniżenia rangi obecnych wicepremierów, znaczy ówczesnych sprzed paru dni wicepremierów jeszcze. Chodziło raczej o to, żeby pokazać ministrom, jest ich sporo, całemu rządowi, wiceministrom, całemu aparatowi państwowemu, że ta władza się jednak koncentruje w rękach premiera i stojącego za nim czy obok wicepremiera, który jest właśnie po to, żeby te rozmaite
tendencje i pomysły skoordynować, zebrać w jedną całość teraz przed wyborami, tym bardziej, że już są ostatnie posiedzenia Sejmu, a do Sejmu wciąż wpływają kolejne projekty ustaw, no bo niektóre ministerstwa sobie teraz przypomniały, że trzeba no właśnie, coś jeszcze mówi, szybko przepchnąć. Mówi pan, że sporo jest w rządzie ministrów, co zresztą wytyka państwu opozycja, że jest ich bardzo, bardzo dużo. Kilkanaście dni temu były takie doniesienia, że może dojdzie do dymisji kilkunastu. No tak, mówiło się o tym, ale ja myślę, że teraz już nie ma potrzeby, w każdym razie nie ma potrzeby, dopóki trwa Sejm jeszcze w lipcu. Pamiętajmy, że niektórzy z tych, czy sporo z tych wiceministrów to są przedstawiciele naszych koalicjantów. No więc nie wszczynajmy, że tak powiem, niepokojów w koalicji. Ale po tym lipcowym posiedzeniu? A po tym mogą się różne rzeczy wydarzyć. Panie marszałku, czy dostrzega pan w Prawie i Sprawiedliwości takie pokoleniowe starcie między starszymi a młodszymi? Takie pokoleniowe starcie jest zawsze w każdym środowisku, w każdej branży, można powiedzieć. Tak jest w nauce, tak jest w sztuce, tak jest przecież w korporacjach. No i tak musi być też w administracji państwowej, czy w rządzie, czy w partii. Natomiast no nie rodzi to w tej chwili jakichś poważniejszych kłopotów. Rozmaite napięcia, które się pojawiają i które są i z którymi musimy sobie radzić, wynikają z różnych innych powodów, wzajemnej konkurencji. To niekoniecznie dotyczy wieku. No choć tu mówię za siebie, pewne odmłodzenie partii będzie pożyteczne i myślę, będziemy o tym myśleć, no, pytanie, układając listy. Tak jest. Pytanie, czy nie przespaliście państwo tych ostatnich lat na to, żeby sobie te młode kadry przygotować, bo teraz to, co widzimy, Tomasz Poręba odchodzi ze sztabu, zastępuje go doświadczony Joachim Brudziński, prezes Kaczyński wraca do rządu, to trochę wygląda tak, jakby w tym trudnym czasie ci młodzi mniej doświadczeni sobie nie radzili i ci starsi bardziej doświadczeni musieli ich zastępować. No czasem tak jest rzeczywiście, że doświadczenie wygrywa z wiekiem, z młodością. No ale mamy też dużą grupę młodych, znakomicie się sprawdzających właśnie wiceministrów, czy wojewodów, czy funkcjonariuszy administracji państwowej. Także mamy w czym wybrać, żeby na tych listach się znalazło więcej młodych ludzi, w tym więcej kobiet. O! Panie marszałku, to jeszcze o wspomnianego Joachima Brudzińskiego. Jak pan ocenia nowy sztab pod jego wodzą? No będziemy oceniać oczywiście po owocach. Dzisiaj była taka prezentacja nie tyle może założeń, co badań, które zostały przeprowadzone. Na ich podstawie została przygotowana analiza. To właśnie się odbywało na prezydium Komitetu Politycznego. Wygląda to bardzo obiecująco i teraz jest tylko problem, żeby tą teorię, te analizy, te badania przełożyć na praktykę, na działania wyborcze. To jak jest plan na te najbliższe tygodnie, no to, sztabu, kampanii? To tego nie będę zdradzać, ale powiem, że jest no, duży tutaj taka energia. Jutro jest spotkanie klubu parlamentarnego ze sztabem, z szefem sztabu. W czwartek jest spotkanie pełnomocników naszych, z szefów okręgów, też ze sztabem i z szefem sztabu. Jednym słowem, sztab ostro działa. A czy w najbliższym czasie takich wiec jak w Bogatyni, czy konwencji jak programowy UL możemy się spodziewać w najbliższych tygodniach? Ja myślę, że to, ponieważ teraz są te posiedzenia Sejmu, jeszcze trzy przed nami, więc raczej, a potem mamy taki okres trochę wakacyjny, w którym oczywiście nie przestaniemy działać, ale to będzie inne formy działania, bo to dożynki rozmaite, tego rodzaju uroczystości. Potem będzie święto państwowe 15 sierpnia i myślę, że po tym zaraz zaczniemy prawdziwą kampanię z takim też ogłoszeniem naszego programu wyborczego. To minuta do końca. Jeszcze jedno pytanie krótko. Zbliżają się obchody 80. rocznicy rzezi wołyńskiej. Czy możemy się spodziewać jakiegoś przełomu w tej sprawie? Słowa przepraszam, którego wiele osób oczekuje. To trudno powiedzieć. Wiem, że odbywają się różne, czy przygotowywane są różne spotkania i pana prezydenta, i
i Episkopatu. My też w Sejmie przyjmiemy uchwałę w tej sprawie. Ona teraz właśnie dzisiaj trafia do Komisji Kultury i będzie dyskutowana. Także wiele będzie rozmaitych okazji, żeby uczcić tą bardzo smutną i tragiczną rocznicę. I tu kropka. Naszym gościem był wicemarszałek Sejmu, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Sterlecki. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Dziękuję bardzo. A państwu bardzo dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem i dobrej nocy.